Polska nie jest narodem. Polska jest spiskiem. To słowa, jakie w 1846 roku zostały wypowiedziane przez austriackiego kanclerza Klemensa Metternicha po tym, jak w Galicji wybuchło powstanie krakowskie. Metternich, mówiąc te słowa, miał na myśli trudne zmagania austriackiej policji z polskimi spiskowcami, którzy zakładali tajne organizacje i usiłowali wzniecić antycesarskie powstania.